to był również bezcenny dar wolności. Może dokonywać wyboru. I ta możliwość jest mu dana od samego początku. Człowiek dzisiaj ma przed sobą dwie drogi. I są tylko dwa wybory, a nie ma pozycji neutralnej. Nasz dzisiejszy temat i przesłanie Boże do nas brzmi: Jezus, czy Barabasz? Dlaczego musisz dokonać wyboru? Przeczytamy Słowo Boże zapisane w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, od 15 wiersza. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać ludowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas pozbawionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy się zebrali, rzekł do nich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo we śnie przez niego wiele wycierpiała. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stronił. A namiestnik odpowiadając, rzekł im: jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza. Rzecze im Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: niech będzie ukrzyżowany. W sercu każdego człowieka toczy się walka. Walka o to właśnie serce. I już od najwcześniejszego dzieciństwa, odkąd sięgamy pamięcią wstecz, myśmy tę walkę, ten bój odczuwali. Toczyła się ona między złem i dobrem. Między sprawiedliwością a niesprawiedliwością. Między Bogiem a szatanem. Lub między Jezusem a Barabaszem. I już od najwcześniejszych lat, od lat naszego dzieciństwa, w sercu toczy się bój. I ta walka. I odkąd sięgniemy pamięcią wstecz, możemy powiedzieć, że słyszeliśmy zawsze dwa głosy. Jeden głos chciał, żebyśmy uczynili to, co dobre. Żebyśmy postąpili zgodnie ze sprawiedliwością. Żebyśmy poszli za Jezusem. I jak dobrze byłoby, gdyby w sercu człowieka odzywał się tylko ten jeden dobry głos. Ale jest również i drugi głos. Ten głos mówi nam, żeby postąpili źle, żebyśmy postąpili niesprawiedliwie. Jest to głos szatana lub Barabasza. I w zasadzie stoją przed człowiekiem dwa wybory. Tylko dwie drogi rozciągają się przed nim, a nie ma pozycji neutralnej. Bóg jest zainteresowany bardzo tym,
żeby człowiek dokonał dobrego wyboru, żeby żył na wieki, żeby był szczęśliwy, obdarzony pokojem i łaską. Już od najwcześniejszych początków, już na początku Biblii, od czasu, kiedy człowiek został stworzony, Bóg dał mu możliwość wyboru. I jak dobrze może wiemy, że spośród wielu błogosławieństw, spośród wielu darów, które Bóg dał człowiekowi w raju, był tam również ten bezcenny dar wolności. Człowiek na początku otrzymał tylko jedno przykazanie, któremu nie sprostał i zgrzeszył. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, drugi rozdział, 17 wiersz. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I człowiek znał przykazanie Boże. Człowiek wiedział o tym, co mówi Bóg. Jednak konsekwencje tego złego wyboru i grzechu rozciągnęły się na całą ludzkość. I tą drogą, drogą Adama, poszły wszystkie pokolenia ziemi. Człowiek, którego stworzył Bóg, nie jest jakimś doskonałym urządzeniem, jakimś komputerem najnowszej generacji. Człowiek jest istotą, którą Bóg stworzył na swoim obrazowieństwo. I Bóg w swojej mądrości powiedział i dał mu ten dar wolności, dar wyboru. Bóg nie umieścił człowieka w złotej klatce. Bezwolny, ale darował mu wolność i wybór. I tego wyboru ludzie mogą dokonywać aż do dzisiejszego dnia. Wiemy, że Adam zgrzeszył. I Adam nie sprostał temu jednemu przykazaniu Bożemu, gdy Bóg powiedział, że gdy z tego drzewa zjeść, na pewno umrzesz. A to, co Bóg mówi, jest prawdą. To, co Bóg mówi, jest stuprocentowe. I Jego słowa jest niepodważalne. Do dzisiejszego dnia ludzie mogą wybierać. Przez wszystkie wieki i tysiąclecia, aż do dnia dzisiejszego, ten dar Boży dla człowieka jest aktualny. Ludzie dzisiaj jeszcze mogą wybierać, gdyż czas łaski jeszcze trwa. I do dzisiejszego dnia ten dar wolności, dar wyboru jest aktualny. Czytaliśmy ze Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza to wydarzenie o człowieku, który żył w tamtych czasach, w czasach, kiedy Pan Jezus był na ziemi. I historia tego człowieka, to zdarzenie jest obrazem na całą ludzkość. Piłat stanął przed możliwością wyboru. I tak samo dzisiaj każdy człowiek staje przed koniecznością dokonania wyboru. Gdyż nie ma pozycji neutralnej. Jest tylko dobro lub zło. Jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość. Jest Bóg, jest diabeł. Jest Jezus i Barabasz. I nie ma pozycji neutralnej. Nie ma trzeciej drogi i nie ma innego wyboru. Są
tylko dwie możliwości. I człowiek musi wybierać. Kiedy my mamy dokonać tego wyboru, to każdy z nas chciałby, życzyłby sobie, żeby istniała trzecia alternatywa. Żeby istniała trzecia możliwość. Ale nie ma innego wyboru. Wszyscy wahamy się przed podjęciem wyboru, przed dokonaniem decyzji. Ale w tych sprawach, drogi przyjacielu, nie ma pozycji neutralnej. I każdy człowiek musi dokonać wyboru. Musi podjąć decyzję. Musi zareagować na Boże wezwanie. W naszym kraju bardzo popularna jest religia, religijność. Niezależnie od tego, kim człowiek chce się nazywać, czy ktoś mówi, jestem katolikiem, czy jestem ewangelikiem, jestem zielonoświątkowcem, może należę do jakiegoś innego wyznania, to nic to jeszcze nie znaczy. I obojętnie, gdzie kto należy, to jednak trzeba do tego wyboru. Trzeba się opowiedzieć za jedną ze stron. Nie można pozostać w pozycji neutralnej. Jak już zauważyłem, w naszym kraju, w którym żyjemy, jest bardzo popularna religijność, religia. I ludzie chlubią się niejednokrotnie tym, że mają religię. I nie podoba się religia w niedzielę, lecz przeklinają w poniedziałek, kłamią we wtorek, w środę upijają się wódką i przez całą resztę tygodnia czynią możliwe zło w swoich sercach i swoimi łukami. I znowu przychodzi niedziela i stają się bardzo religijni. Widzimy ich w kościele. Lecz czy pobyt w kościele, czy obecność w kościele zmienia ich? Niestety nie. Dlaczego obecność w kościele ich nie zmienia? Czy jest coś nie w porządku z kościołem? Nie. Nie w porządku jesteśmy my, bo to my nie chcemy dokonać wyboru. Bo to my chcemy znaleźć się w sytuacji neutralnej, której nie ma. Chcielibyśmy być w takim szarym sosie, gdzie wszystko jest szare i niewyraźne. Ale Bóg chce, żebyśmy wybrali. Tacy chrześcijanie, którzy są tylko gdzieś w pośrodku, niczego nie mogą w świecie zmienić. Przeciwnie, to świat ich zmienia i to zmienia ich na Boże. Tak więc odkrywamy, że religia, religijność nic człowiekowi nie daje. Religia nie może zmienić serca człowieka, serca ludzkiego. Religia jest tylko zasłoną, za którą człowiek chce się ukrywać. Żebyśmy dokonali wyboru, gdyż jest tylko dobro i zło. Jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość. Bóg jest szatan. Jezus lub Barabasz. Bóg jest zainteresowany człowiekiem i Bóg wyszedł naprzeciw człowiekowi, Panu Jezusie Chrystusie. Bóg
dał Pana Jezusa, Bóg posłał Pana Jezusa po to, aby człowiek był zbawiony. I Pan Jezus jest jedyną drogą do Boga. Jedyną drogą do Ojca. I nie ma innej drogi. Pan Jezus, Jego imię jest jedyne, przez które ludzie mogą być zbawieni. Jeżeli ktoś odrzuca Jezusa, jeżeli ktoś odrzuca Bożą ofertę, którą dała to ziemię, to automatycznie wybiera drugą drogę i dokonuje drugiego wyboru. Ale Bóg chce. I Bóg jest tym zainteresowany, żebyśmy dokonali dobrego wyboru, żebyśmy poszli za Jezusem. Tego wyboru musimy dokonywać jako jednostki. Tego wyboru musimy dokonywać jako rodziny, jako domy. Tego wyboru musimy dokonywać jako miasta, jako całe kraje i całe pokolenia. Początek jest w jednostce. Początek zaczyna się od jednostki. Jeśli jednostka się zmienia, to zmienia się dom. Zmienia się rodzina. Jeżeli rodziny się zmieniają, to zmienia się całe społeczeństwo. Zmieniają się miasta i zmieniają się kraje. Tego wyboru musimy dokonywać. Nie możemy pozostać w pozycji neutralnej. Nie ma takiej pozycji. Bóg chce, żebyśmy wybrali Jezusa. Na początku tego stulecia w Niemczech nastąpiło duchowe przebudzenie, duchowe odrodzenie. Lecz przywódcą religijnym tego kraju nie podobało się to przebudzenie, które nastąpiło w tamtym czasie. I w 1910 roku na kongresie w Berlinie podjęli to, o czym czytamy, że było to deklaracją berlińską. I w tej deklaracji możemy czytać, że ci przywódcy religijni, wielu biskupów, wielu przełożonych kościołów powiedziało, że my nie chcemy tego przebudzenia, które rozpoczęło się w naszym kraju. Gdyż jest to produkt amerykański i pochodzi on prosto z Wielki. Dalej stwierdzali oni, lecz my Niemcy potrzebujemy narodowego przebudzenia, które by było czysto niemieckie i czysto aryjskie. Odrzucili Jezusa, a wybrali Barabasza. Niedługo potem nazizm zarał i poderwał całą Europę. Tego wyboru musimy dokonywać jako jednostki. Tego wyboru musimy dokonywać jako rodziny, jako domy, jako miasta, jako kraje, jako całe pokolenie. Ten wybór zaczyna się od jednostki. I Bóg chce, Bóg jest tym zainteresowany, żebyśmy wybrali jako jednostki i poszli za Jezusem. Kiedy Pan Jezus przebywał na tej ziemi, to On coś czynił. On przechodził przez wsie i przez miasta. On przechodził przez rynki miast, nad brzegami jezior i On coś czynił. Pan Jezus mówił do każdego, którego spotykał, pójdź za mną. Jest wiele miejsc w Ewangeliach, które potwierdzają nam tę prawdę. W Ewangelii Jana czytamy na początku, w pierwszym rozdziale,
39 wierszu, gdy Pan Jezus rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Następnie w 43 wierszu tej Ewangelii pierwszego rozdziału Jana: następnego dnia chciał się udać do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. Inne miejsce z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus tam mówi do jednego z tych bezimiennych kandydatów na uczni Jego w 22 wierszu: Pan Jezus rzekł mu: pójdź za mną, a umarły niechaj grzebią umarłych swoich. Nieco dalej, gdy Pan Jezus przechodził obok celnika, on mu powiedział, 9 rozdział, 9 wiersz: i odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. Gdziekolwiek się znalazł, gdziekolwiek był, on wzywał ludzi: pójdź za mną. I ludzie musieli podjąć decyzję. Niejednokrotnie mieli na to bardzo mało czasu. Niekiedy były to minuty, niekiedy godziny lub kilka godzin. W nielicznych tylko przypadkach mieli na zastanowienie się kilka dni. I wielu ludzi, kiedy budziło się pewnego dnia w swoim życiu, nie wiedziało, nie miało zielonego pojęcia, że w tym dniu będą musieli dokonać wyboru, że w tym dniu będą musieli podjąć decyzję, że w tym dniu będą musieli zareagować na wezwanie Jezusa. Piłat, o którym czytaliśmy na początku, jest tylko jednym z ludzi, o których czytamy na kartach Biblii, który był postawiony przed koniecznością dokonania wyboru. I tak jak wielu innych ludzi, tak również i on obudził się tego piątkowego poranka, nie wiedząc, że w tym dniu będzie musiał dokonać najważniejszej decyzji w swoim życiu, że w tym dniu będzie musiał dokonać wyboru. Kiedy czytamy tą relację z Ewangelii Mateusza o Piłacie, to widzimy, że Piłat wiedział, że Pan Jezus jest tym właściwym wyborem. On wiedział, że jest niewinny i dlatego próbował Go uwolnić. Dokonywał wielu sposobów, aby Jezusa uwolnić. I on wiedział o tym, że Pan Jezus jest tym właściwym głosem. Ale nie był wierny głosowi swego sumienia. Naciskali na niego ludzie. Bał się o swoją karierę. I dlatego też wiele przeszkód stanęło na drodze, aby mógł dokonać dobrego wyboru. I Piłat również musiał zadecydować. Piłat również musiał dokonać wyboru. Kiedy postawiono go, Pana Jezusa, przed Piłatem, to Piłat mówi, gdy ludzie powiedzieli mu: masz posądzić go na śmierć, to Piłat mówi: nie, nie, wydrów cię. Ja nie chcę tego czynić. I Piłat czynił różne uniki, aby nie dokonywać tego. Dowiedział się, że Pan Jezus pochodzi z Galilei, ponieważ Galilea była pod panowaniem Wuka Heroda, więc odesłał go do niego, myśląc: teraz jestem wolny od dokonania tego. Lecz Herod wydrwił Pana Jezusa i z powrotem odesłał. Pan Jezus stoi znowu przed nim i
sytuacji. Musi zareagować. Wreszcie Piłat wpada na bardzo znakomity pomysł. W więzieniu siedział złoczyńca, zabójca, baracz. I teraz mówi sobie, niechaj ludzie dokonają tego wyboru. I dlatego całego pokrwawionego, zbroczonego w krwi Pana Jezusa wyprowadza na balkon swego pałacu i chce, aby ludzie wybrali teraz między Jezusem a Barabaszem. On nie chciał wybierać. On chciał się znaleźć w sytuacji neutralnej. On szukał trzeciej alternatywy. On nie chciał wybierać, wiedząc, że Jezus jest niewinny. I to jest tak charakterystyczne dla każdego człowieka. Przecież wielokrotnie ludzie wiedzą, że nie chcą zła. Ale jeżeli tak, to dlaczego nie opowiadamy się całkowicie w jednym kierunku? Dlaczego w związku z tym nie opowiadamy się całym sercem po jednej stronie? Dlaczego? Piłat również szukał wielu wybiegów, szukał wielu możliwości, aby nie dokonać wyboru. Ale jednak on musiał dokonać tego wyboru. Dzisiaj chciałbym użyć sobie waszej wyobraźni, chciałbym użyć sobie waszych zdolności jako psychologów, abyśmy spróbowali zajrzeć do serca, do umysłu Piłata i rozpoznać jego myśli odnośnie Pana Jezusa i tego, co toczyło ją w jego sercu. Odnośnie tego, co on przeżywał w chwili, kiedy Pan Jezus stał przed nim, kiedy musiał dokonać wyboru. Piłat, jak już zauważyliśmy, nie chciał wybierać. Piłat wiedział, że Pan Jezus jest niewinny. Piłat usiłował uwolnić Pana Jezusa. Ale teraz, kiedy wyprowadza obu Pana Jezusa i Barabasza, Pan Jezus stał po jednej jego stronie, Barabasz stał po drugiej stronie i teraz Piłat myśli sobie w głębi, proszę bardzo, co mnie zapytasz? Piłat myśli sobie w głębi serca i zadaje sobie te pytania. Co możesz mi dać, Jezu, jeśli wybiorę Ciebie, jeśli opowiem się za Tobą? Jaka będzie moja przyszłość? Co będę miał z tego, kiedy wybiorę Ciebie? I na pewno wielu z nas, również w wielu sercach, powstają podobne pytania. Co będę z tego miał, że wybiorę Jezusa? Jaka będzie moja przyszłość? Co będę z tego miał? I na pewno te pytania powstają w głębi naszych serc, gdyż do naszych sumień mówi Słowo Boże. Do naszych serc przemawia Bóg. I na pewno te pytania powstają w naszych sercach. Ale stoi tam również i Barabasz. I Piłat również zadaje sobie w głębi serca to pytanie, swoje myśli, co ja będę miał z tego, jeśli opowiem się za Tobą, Barabaszu. Jakie będzie moje życie? Jaka będzie moja przyszłość? Co ja z tego będę miał? I teraz wewnątrz serca, w sercu Piłata, w jego umyśle, toczy się okropna walka. Jezus czy Barabasz? Ta walka toczy się w sercu każdego człowieka. I również i dzisiaj w sercu człowieka powstaje ta walka. Ale człowiek musi zareagować. Człowiek musi zadecydować. Człowiek musi dokonać
wybory. I teraz Piłat w głębi swego serca zadaje to ważne pytanie. Co mi możesz dać, Jezu, jeśli wybiorę Ciebie? Jeśli opowiem się za Tobą, to Ty mi możesz dać. Jezus przez tego Świętego Ducha zwraca się do serca Piłata. Mogę dać Ci, Piłacie, nowe życie. Czy możesz mi dać coś jeszcze, Jezu? Pyta dalej Piłat. Tak, mogę wypełnić Twoje życie moją miłością i moją łaską. Mogę sprawić, że przez Ciebie popłynie błogosławieństwo do Twoich rówieśników. Mogę spowodować, że Twoje życie będzie zmienione. Czy możesz mi dać, co jeszcze jest? Pyta dalej Piłat. Tak. Mogę dać Ci, Piłacie, całkowicie zmienione serce. Twoje serce będzie zmienione i nie będziesz tylko religijny. Dzisiaj również Pan Jezus przez swego Świętego Ducha zwraca się do ludzkich serc i mówi: nie będziesz tylko religijny w niedzielę, ale Twoje serce będzie zmienione. Jaka będzie moja przyszłość, Jezu, jeżeli opowiem się za Tobą, jeśli Ciebie wybiorę? Jezus przez tego Świętego Ducha zwraca się nadal do serca Piłata. Przyszłość jest wspaniała. Pan Jezus mówi dla tych wszystkich, którzy Niego wybrali, że będą kiedyś z Nim w niebie, że będą przez całą wieczność zachwycać się Jego pięknością, pięknością Jego osoby, że będą zawsze z Nim na wieki. Mówi: nigdy nie będziesz żałował, Piłacie, że mnie wybrałeś. I jak dobrze byłoby, gdyby tylko ten jeden głos zwracał się do ludzkich serc. Jak łatwo było żyć. Jak łatwo byłoby być dobrym ojcem, gdyby tylko jeden dobry głos zwracał się do ludzkich serc. Jak łatwo byłoby stanowić dobrą, przykładną rodzinę, gdyby tylko ten jeden dobry głos zwracał się do ludzkich serc. Ale stoi tam również Barabasz. Jest również diabeł, jest zło, jest niesprawiedliwość. Są niszczące siły w tym świecie. I Barabasz również zwraca się do serca Piłata. Diabeł również mówi do ludzkich serc. Imię Barabasz znaczy dokładnie syn swego ojca. On był zabójcą, on był złoczyńcą i Barabasz symbolizuje diabła. W tym naszym zdarzeniu z Ewangelii Mateusza, w tym zdarzeniu o Piłacie. I teraz Piłat w głębi swego serca zadaje również to pytanie Barabaszowi. Co Ty możesz mi dać, Barabaszu, jeśli wybiorę Ciebie? Jeśli opowiem się za Tobą? Jeśli wybiorę Ciebie? I Barabasz również zwraca się do serca Piłata i odpowiada: ja mogę dać Ci, Piłacie, wiele. Mogę dać Ci wszystkie przyjemności i wszystkie rozkosze tego świata. Czy możesz mi dać coś jeszcze, Jezu?
Tak. Mogę napełnić Twoje serce pożądliwościami. Czy możesz mi dać coś jeszcze, Barabaszu? Tak. Mogę sprawić, że będziesz miał przeklinać, kłamać. Mogę sprawić to również Twoją rodziną. Mogę dać Ci wiele, Barabaszu. Mogę napełnić Twoje serce pożądliwościami. Mogę spowodować, że będą one perwersyjne i będzie Ci się bardzo podobało. Ale Piłat zadaje dalej w głębi serca swoje pytanie. A ile to mnie będzie kosztowało, Barabaszu, jeżeli wybiorę Ciebie, jeżeli pójdę za Tobą? Co to będzie kosztowało? I kiedy Ty zdajesz sobie w głębi serca na to pytanie, to ten drugi głos w sercu nagle ci. Bo diabeł nie chce powiedzieć. Diabeł jest kłamcą. Czytamy już na początku Biblii, kiedy człowiek uległ pokusą szatana, pokusą diabła, kiedy diabeł poddał wątpliwość to, co Bóg powiedział. Bo jak czytaliśmy na początku, Bóg mówi, że gdy tylko zjesz z tego drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrzesz. Ale diabeł mówi całkiem coś innego. I on poddaje wątpliwość to, co Bóg powiedział. Kiedy rozmawia z kobietą w tym dialogu, to ona mówi, że Bóg powiedział tylko o owocu drzewa, które w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł mąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Zobaczmy, jak oficjalne kłamstwo, jak wielkim kłamstwem posługuje się diabeł. Pan Jezus w rozmowie z nami w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki powiedział do nich w ten sposób, Ewangelia 8, rozdział 44 wiersz. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On łężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi to od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Kiedy w głębi swego serca Piłat zadaje pytanie Panu Jezusowi, co mnie to będzie kosztowało, jeżeli pójdę za Tobą, Jezu, jeżeli Ciebie wybiorę, to Pan Jezus mówi wprost. On mówi dzisiaj do każdego człowieka, zbawienie jest za nami. To nic nie kosztuje, gdyż Słowo Boże to potwierdza w liście do Efezjan, możemy to przytoczyć, drugi rozdział, 8 wiersz, albowiem łaską zbawieni jesteście, przez wiarę. I to nie z was. Boże to raz. A więc zbawienie jest za darmo. Diabeł nie chce powiedzieć prawdy. Diabeł jest kłamcą od samego początku i zwodzi wszystkich ludzi. Diabeł nie chce powiedzieć prawdy, gdyż jest kłamcą. I prawdy w nim nie ma, tak jak powiedział o nim Pan Jezus. I teraz Piłat po wysłuchaniu tych dwóch głosów musi podjąć decyzję. On miał trudny wybór. Wielu względów. Naciskali na niego ludzie. Bał się o swoją karierę. To spowodowało, może jeszcze jakieś inne rzeczy spowodowały, że miał trudności z dokonaniem tego wyboru. Chociaż wiedział w głębi swego serca, że Pan Jezus jest tym właściwym wyborem. Że Pan Jezus jest niewinny. To Piłat o tym był przekonany. Po drugie, Piłat starał się nie dokonać wyboru. Chciał pozostać w szarym świetle. W pozycji neutralnej. Chciał znaleźć się gdzieś po środku. Ale stało się to niemożliwe. I dlatego też on musiał dokonać wyboru. I w jego sercu, w jego umyśle toczy się
okropna walka. Jezus czy Barabasz? Stosował wiele wybiegów Piłat, aby Jezusa uwolnić. Jak wiemy, diabeł posłał wiele przeszkód Piłatowi, aby spowodować zmytek, aby spowodować, żeby nie wybrał Pana Jezusa. I diabeł również dzisiaj jest aktywny. Diabeł dzisiaj mówi: nie idź za Jezusem, nie czyń tego. Lecz Pan Jezus ci powie: uczyń tak, pójdź za mną. Ten głos, który rozbrzmiewa w sercu człowieka, jest przyjaznym głosem Zbawiciela. Ten głos jest głosem dobrego pasterza. Ten głos jest głosem ratownika, który chce, aby człowiek był zbawiony. Bóg nie chce niczyjej zguby. Bóg chce, czytamy o tym w Słowie Bożym, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Dlatego też powinniśmy decydować. Dlatego powinniśmy reagować. I każdy człowiek musi wybierać. Nie ma pozycji. W końcu Piłat widzi, że nie ma wyjścia. I woła to, o czym czytaliśmy w Biblii. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Co mam uczynić? To jest okrzyk zrozpaczonego człowieka, który nie umie dokonać wyboru, którego serce toczy się okropna walka i który staje w sytuacji, że musi wybrać. Mimo tego, że starał się, aby nie wybierać. Na końcu Piłat, widząc, że tłum nalegał, okrzyki się wzwały: niech będzie ukrzyżowany, ukrzyżuj go, krzyczeli ludzie. I teraz Piłat czyni pewien zabieg, pewną rzecz, która jest również charakterystyczna dla każdego człowieka. Tutaj dalej możemy przeczytać w 24 wierszu rozważanego rozdziału 27 Ewangelium Mateusza. Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że z giełkiem zmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to rzecz. Czy to załatwiło sprawę? Oczywiście, że nie. Ten sposób zrzucania odpowiedzialności jest bardzo charakterystyczny dla każdego człowieka. I zaistniał on już na samym początku. Kiedy człowiek zgrzeszył, to Bóg woła człowieka i pyta: Adamie, gdzie jesteś? Adam odpowiedział: usłyszałem szelest w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I teraz ta odpowiedź Adama jest dla nas interesująca. Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Zobaczmy, Adam zrzucił. Rzekł do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: i jadłam. Ta sama metoda. To Boże jest winien temu, co się stało. Ja, Boże, nie jestem winny. Zrzucanie odpowiedzialności jest charakterystyczne dla każdego człowieka, który żyje na ziemi, który żyje pod słońcem, który żyje na tej planecie. Zrzucanie z siebie odpowiedzialności jest charakterystyczne przez wszystkie wieki i tysiąclecia, aż do dnia dzisiejszego. I teraz Piłat mówi: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to rzecz. Czy rzeczywiście Piłat mógł znaleźć się w sytuacji
końcu Piłat zdecydował, że Pan Jezus ma być ukrzyżowany. Że ma się stać zgodnie z wolą ludzi, którzy na Niego napierali. Ma się stać zgodnie z wolą tego krzyczącego tłumu, ukrzyżuj Go. I Piłat zdecydował i dokonał tego. Co się stało z Piłatem później? Historia zostawia nam wiadomości, że niedługo potem Piłat nie mógł już sprawować z tego urzędu, nie mógł pełnić funkcji przedstawicielstwa cesarskiego w tym miejscu. Przez pewien czas Piłat codziennie zrywał się w nocy ze swego posłania, aby myć sobie ręce. Stało się to dla niego manią mycia. Niedługo potem cesarz rzymski odwołał go z tej funkcji i zesłał go w Antwerp. Jeżeli ktoś jechał z Was autostradą, mijając Lucernę, ja nie byłem w tym miejscu, tylko słyszałem zabrania, to widać tam piękne jezioro, na którym wznosi się wielka góra, która zanosi nazwę Wolfsiu Szpiła. Według przekazów historycznych to właśnie tutaj Piłat miał spędzić ostatnie lata swojego życia. Codziennie, dziesiątki, setki razy Piłat zbiegał do tego jeziora, aby myć sobie ręce. Poza nam zmysły zwariował. I tam w głębi Alp umarł jako szaleniec. Dlatego, że dokonał złego wyboru. Piłat jest jednym z wielu ludzi. Setek, może tysięcy ludzi, o których mówi nam Biblia. A którzy dokonali złego wyboru. I dzisiaj, kiedy stoimy przed w obliczu tego słowa, kiedy stoimy przed koniecznością dokonania wyboru, to głos Jezusa przemawia do nas spokojnie, łagodnie. I Pan Jezus i dzisiaj mówi do każdego człowieka, który żyje na tej ziemi. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Pan Jezus zachęca i Ciebie, żebyś zareagował i żebyś dokonał dobrego wyboru. Ale na pewno będziesz słyszał również ten drugi głos. Ten głos szatana, który Ci powie, nie czyń tego, nie idź za Jezusem. Lecz Ty mu powiedz, chcę iść za Jezusem. Chcę dokonać tego wyboru. Na pewno zdajesz sobie sprawę z tej wielkiej walki, która toczy się w sercu człowieka, który musi dokonać tego, który musi opowiedzieć się po jednej ze stron. Nie ma pojedynczej drogi. Nie ma trzeciej drogi. Pan Jezus mówi wyraźnie w Ewangelii, że są tylko dwie drogi, są tylko dwie możliwości, są tylko dwa drogi, a nie ma pozycji drogi. Na pewno przytoczę jeszcze jeden przykład z dziejów Izraela, kiedy lud Boży ziemski wędrował po tej ziemi, to Bóg również przemawiał do Mojżesza do nich. W 30 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej czytamy następujące słowa. 5 Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, przeczytam od 15 wiersza.
twarz. Kładę dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję Ci dzisiaj, aby miłował Pana Boga swego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw, praw, aby żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie Ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się Twoje serce, nie będziesz słuchał. Jeśli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz ustrzym, to oznajmiam Wam dzisiaj, że zginiecie. I niedługie będą Wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się w Jordan, aby dojść do niej i objąć się posiadaniem. Biorę dziś przeciwko Wam na światło niebo i ziemię. Położyłeś przed Tobą życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, a żyj. Ty i Twoje potomstwo. Z dziejów Izraela również mamy tutaj pewne wydarzenie, gdzie Bóg przez Mojżesza zwraca się do ziemskiego ludu Bożego. I tu również chodziło o wybór. Chodziło o właściwy wybór. Bóg dawał Tebdowi na ziemi wiele dowodów swego kierownictwa, prowadzenia, swojej opieki, swojej łaski. Bóg czuwał nad nimi każdego dnia od momentu, kiedy wyprowadził z ziemi Egiptu. Lecz serce ich było nieczułe. Serce ludu izraelskiego było niewierne i nieposłuszne. I tak wiele razy pytali te egipskie wędrówki, czy jest Pan pośród nas? Tutaj mamy znowu pewne zdarzenie, kiedy Bóg przez swoje słowo mówi im życie i dobro, śmierć i zło, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierzcie. I Bóg mówi, wybierz przeto życie, abyś żył. Słowo Boże daje nam jeszcze na pewno wiele innych przykładów. Wiele różnych zdarzeń, kiedy człowiek musi wybierać. Kiedy człowiek staje przed koniecznością dokonania wyboru. Kiedy musi zareagować i podjąć decyzję. Moją modlitwą jest, abyśmy wszyscy, którzy tu jesteśmy, zareagowali właściwie i żebyśmy wybrali Jezusa. Coś z niczego.
Naprawdę ciężko jest to uwierzyć, że świat powstał poprzez świat zjawisk, poprzez różne przypadkowe rzeczy. Ale Pan już to przewidział, że ludzie w ten sposób będą mówić. Już dużo wcześniej czytamy o tym liście do Hebrajczyków.
7 wiersza przeczytam. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Podnoszę rękę na znak przysięgi. Zaiste narody, które są dookoła Was, znosić będą swoje obelgi. Lecz Wy, góry izraelskie, wypuścicie swoje osy i przyniesiecie owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci. Bo oto idę do Was, zwracam się do Was. Będziecie uprawiane i obsiewane i pomnożę na Was ludzi, cały dom Izraela. Miasta będą zamieszkane, a ruiny odowane. Ten naród izraelski 2,5 tysiąca lat nie miał swojego państwa. Był rozproszony pośród narodów. To, co było dzisiaj tutaj mówione, oni wołali, oni dokonali wyboru i powiedzieli krew jego na nas i na dzisiaj. I co się stało? Co ten wybór pociągnął za sobą? Przyjrzyjmy się tylko historii. To każdy może sprawdzić. Wystarczy wyjść książkę Kioreśno i przyjrzeć się, jak sprawa tego narodu wyglądała. On wołał krew jego na nas i na nas dzisiaj. On się tego domagał. On się domagał, aby Barabas został wypuszczony. A tutaj możemy oglądać, co się z tym narodem stało. Rzeczywiście, rok 70, około 40 lat po ukrzyżowaniu, 1 100 000 Żydów straciło życie. Reszta została rozproszona. Później przez całe wieki Żydzi byli tępieni i zabijani. Wyprawy krzyżowe docierały na to miejsce Jerozolimy. Tam bez przerwy była wojna. I tam do teraz mówi się o pokoju, ale tam pokoju nie ma. Weźmy II wojnę światową. 6 milionów Żydów zginęło. Mówili krew jego na nas i na nasze dzieci. Rzeczywiście stało się to, co ci ludzie chcieli, to, czego się domagali. Ale tutaj przeczytaliśmy Ezechiela, 2,5 tysiąca lat wcześniej napisane słowa. Pan Bóg podnosi rękę na znak przysięgi, że on ich tam sprowadzi. Jest napisane, bo tak mówi wszechmocny Pan. Tam nie ma nawet gdybania, czy to się może nie stać. Tam jest napisane, bo tak mówi wszechmocny Pan. Podnoszę rękę na znak przysięgi. Jest napisane, narody, które są dookoła Was, będą wznosić swoje obelgi. Jakie to narody, które wznoszą swoje obelgi? Przyjrzyjmy się tylko mapie. Państwa arabskie otaczają ten naród. One wznosiły swoje obelgi cały czas. Oni naród tam nie chcą. To jest naród inny, tego nie chcemy. Ale Pan mówi, ja Was tam sprowadzę. Bo tak mówi wszechmocny Pan. I rzeczywiście, rok 1948, naród powraca na prastare ziemie. Ruiny są odbudowane. Miasta są zamieszkane. Bo tam mówi wszechmocny Pan. Tam nie ma gdybania. Ludzie niektórzy mówią, że są tacy prorocy, którzy przypowiadają przyszłość. Jest królowa Saba, jest na domu. Myśmy tylko tutaj. Przyjrzyjmy się temu. Wszyscy czerpali do słowa Bożego. Każdy z nich tam starał się coś znaleźć. Każdy z nich starał się coś przepowiedzieć. Ale rzeczywiście, gdy weźmiemy to do ręki, zaczniemy to badać, to nie ma najmniejszego sensu. Ci ludzie się mylili. Oni nie wypowiadają żadnych słów proroczych. My niekiedy przyjmujemy pewne fakty, że jest ktoś, kto przepowiada przyszłość. Niestety, jedynie Biblia. Nie ma innych królów. Nie ma. Nie łudźmy się, że jeszcze są jakieś ludzie, którzy coś przepowiadają. Każdy szpera w Słowie Bożym. Każdy stara się coś przepowiedzieć. Ale jedynie Pismo Święte potrafi przepowiedzieć przyszłość. Dlatego ono jest nadzwyczajnym słowem. Nie jest proste słowo. Jest to słowo od Boga. Dlatego ono nieustannie zadziwia. Co jeszcze świadczy o tym, że Bóg istnieje? Tysiące ludzi zmienia swoje życie. Od przeczytania tego słowa zawracają w błędnej drogi. O 180 stopni zmienia się ich życie. Ci, którzy byli pijakami, którzy prowadzili niemoralne życie, nagle zostają oświeceni poprzez Słowo Boże. Pan Bóg do nich przemawia. Pan Bóg pokazuje im swojego Syna. I oni zaczynają to wszystko widzieć. Oni zawracają z grzesznej drogi. I to jest mój przykład na to, że Bóg istnieje. Jezus Chrystus, który stanowi centrum tego słowa. Stary i Nowy Testament, w samym środku są Ewangelie. Są cztery Ewangelie, które opisują życie i śmierć Syna Bożego. My czytamy o tym, że Pan Bóg posłał swojego Syna, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To, żeśmy czytali tutaj, w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana, że Pan Bóg umiłował świat. Człowiek, gdy słyszy o Bogu, zaczyna się go obawiać, zaczyna myśleć, że jest odpowiedzialny. Jeżeli jest Bóg, to jest odpowiedzialny. Co będzie ze mną? I są to dobre myśli. Są to dobre myśli, że człowiek się obawia, że człowiek się boi, że
gdyż zgrzeszył. Adam stał się, gdyż zgrzeszył. I człowiek nie słyszał o Bogu, by uciekł jak najdalej. Ludzie potrafią o wszystkim rozmawiać, tylko nie o Bogu. Potrafią podejmować różne tematy, ale nie chcą rozmawiać na temat Boga, bo jest odpowiedzialny. Ale człowiek, przeciętny człowiek, ma bardzo mało informacji o Bogu. Te informacje, które do niego docierają, są brane z powietrza, są brane od rodziny, są brane od znajomych, pochodzą z jego wnętrza. Ale Pan Bóg objawia się w tym słowie. Pan Bóg mówi o sobie, jakim on jest. On wiele mówi. On mówi, że jest wszechmocny. Pan Bóg jest święty i nie toleruje żadnego grzechu. Jeżeli grzeszyliśmy chociaż jeden raz w życiu, to już grozi nam za to ogień piekielny, bo tak mówi Słowo Boże. Pan Bóg jest tak święty, że nawet gwiazdy nie są czyste w Jego oczach. Że nawet świętym swoim przypisuje braki. Aniołowie, którzy Go otaczają, mówią: święty, święty, święty jest Pan. Jeżeli przeczytamy z Ewangelii Mateusza jedno słowo, jedno zdanie, aby podkreślić świętość Bożą, rozdział Ewangelia Mateusza, 22 wiersz. Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu bracha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł kurcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeżeli powiedziałeś na kogoś kurcze w swoim życiu, chociaż jeden raz, za to grozi ogień piekielny. Jeżeli kiedykolwiek myślisz, że możesz stanąć przed Bogiem i poprzez swoje sługi, poprzez swoje uczynki polecić siebie, to Boży przymiar, gdy Pan Bóg zacznie nas osądzać, to będziecie z tym potępieni. Gdyby Pan Bóg chciał przyłożyć swój przymiar świętości, ale okazuje się, że Pan Bóg jest miłością, że Pan Bóg nie chce zguby grzesznika, Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Nie chcę, aby ktokolwiek poszedł na potępienie. Tak mówi Słowo Boże. Czytaliśmy, że swojego Syna dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Postać Pana Jezusa jest rzeczywistością. Ludzie, którzy Go widzieli, którzy Go dotykali, świadczyli o nim. Cztery Ewangelie, Mateusz, Jan, Marek, Łukasz, to są ci, którzy żyli w Jego czasach. Wielu z nich Go dotykało i wielu z nich o nim poświadczyło. Byli gotowi oddać swoje życie za Pana Jezusa. Świadczyli i ginęli. Czy mamy powody, aby im nie wierzyć? Czy jesteśmy tak nieufni, aby nie wierzyć ludziom, którzy Go widzieli, którzy Go dotykali, którzy o nim świadczyli? O nim świadczy całe Słowo Boże, które powiada przyszłość. I to wszystko się spełnia. Cały ten wszechświat świadczy o Bogu. Rzeczywiście, te różne fakty, one są tak głaszające, że powinniśmy uwierzyć w Słowo Boże. Że powinniśmy uwierzyć w to, że Pan Jezus wystarczy, aby ja był zbawiony. Jeżeli ktokolwiek mógłby być zbawiony na zasadzie swoich uczynków, mógłby się wtedy chlubić przed Bogiem. Mógłby stanąć przed Bogiem i odebrać zbawienie i powiedzieć, że się to należało. Ale takiego człowieka tam nie będzie. Nie będzie nikogo, kto by mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć, że mi się to należało. Jest napisane, że wszyscy są zgubieni. I wszyscy zginęli, ale są zbawieni jedynie darmo z łaski. Przez ofiarę Pana Jezusa. On umarł na krzyżu. On doznał wielu cierpień, wielu gniewa. On przyszedł na tą ziemię, chociaż nie musiał tutaj przychodzić. To jest wieczny Boży. To jest Słowo Boże. On jest samym Słowem. On tutaj się narodził, aby cierpieć dla każdego grzesznika. Czy jesteśmy w stanie docenić to, co się stało? Czy my jesteśmy w stanie docenić miłość Bożą? Pan Jezus stał przed Piłatem i czekał na łaskę, czy zostanie mu okazana łaska. Jednak lud dokonał wyboru. Cenę Barabasza, a Jezusa zdecydował ukrzyżować. Jemu nie została okazana łaska. Ale Pan Bóg nie jest taki jak człowiek. Albowiem Pan Bóg miłuje, nie chce, aby ktokolwiek poszedł na potępienie. On chce okazać łaskę, chociaż ludzie na to nie zasłużyli i nigdy sobie na to nie zasłużą. Ale to Pan Bóg jest miłością. On stawia się na swoim stworzeniu. On daje swoje Syna, aby każdy, kto będzie wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Są dwie drogi, dwa miejsca pobytu ludzi. To mówi Słowo Boże. Jest piekło, jest niebo. Ludzie bardzo mało wiedzą o tych miejscach.
Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, czym jest piekło, czym jest niebo. Weźmy tylko parę przykładów, parę określeń, które są zawarte w Słowie Bożym i dotyczą piekła. Jest napisane dym i męki, znosi się na wieki wieków. Tam jest płacz i zgrzytanie zębów. Tam robak nie umiera. Ogień i siarka, wieczne oddalenie od Boga, ciemności zewnętrzne, wieczna ciemność. Niech to podziała na naszą wyobraźnię. Czym jest piekło? Ci dumni ludzie, którzy teraz są po ulicy, napinają swoje mięśnie, którzy szczycą się swoją siłą, swoją mądrością. Kiedyś pozostaną bez Boga, wtedy dopiero, gdy będą w tych ciemnościach zewnętrznych, naprawdę docenią, kim jest Bóg, że oni go potrzebują, ale wtedy już będzie za późno. Wtedy zda sobie sprawę z tego, że jest niczym, że jest prochem. I tak Biblia przedstawia człowieka. Jesteś niczym, jesteś prochem. Ale Pan Bóg chce Ciebie uczynić nimi. Pan Bóg chce przyjąć Ciebie za swoje dziecko. Chce nadać Ci godność dziecka Bożego, ale poprzez wiarę w Syna Bożego. On go tutaj dał, aby każdy, kto w wierze, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest napisane, czego oko nie widziało, co do umysłu Jego nie wstąpiło, to przygotował tym, którzy go mówią. Tam nie będzie płaczu, nie będzie łez, jest napisane. Wieczna radość, wieczna szczęśliwość. Naprawdę, Pan Bóg dał powody do tego, aby mu dziękować. A nie tylko dziękować, ale aby go uwielbiać. Te powody to Syn Boży. Te powody to całe wszechświat, które on stworzył. Jest wiele powodów, za które powinniśmy dziękować Bogu, a nawet go uwielbiać. Dokonajmy właściwego wyboru, jak to było dzisiaj mówione. Naród izraelski wybrał Barabasza. I co się tu stało? Które biegło na nas i na nasze dzieci. Przez całe dzieci tępione. A teraz wszystkie narody obradują nad nim. Co z nim czyni? I kiedyś wydadzą wyrok, ukrzyżować go. Ten cały naród, na niego zostanie wyrok dany. Wszystkie narody, które są, zgromadzą się, aby zniszczyć ten naród. I wtedy przypomni się im, co oni uczynili kiedyś z tym ukrzyżowanym. Co oni kiedyś uczynili Synowi Bożemu. Ale przed nami jest odpowiedzialność. My też musimy zadecydować, czy chcemy wybrać Pana Jezusa, czy chcemy Go przyjąć do swojego serca. Czy chcemy uklęknąć i wyznać Mu grzechy swoje. Jeżeli to uczynimy, Pan Bóg nie może kłamać i mówi, że taki człowiek nie stanie przed sądem, bo On dał swojego Syna. Jeżeli Bogu to wystarcza, jeżeli ta ofiara została przyjęta, bo Pan Jezus zmartwychwstał, ofiara została przyjęta, Bóg nie gniewa się. I na każdego, który przychodzi w imieniu Syna Bożego, w imieniu Pana Jezusa, patrzy inaczej, patrzy poprzez krew, tak jak widzicie, te domostwa, na których była krew baranka, ten anioł śmierci omijał, tak i teraz. Sąd nie przyjdzie na nikogo, który przez Pana Jezusa przychodzi do Boga. Wielu będzie mówić, Panie, Panie, czyśmy nie czynili, czyśmy nie czynili wielu cudów, czyśmy nie czynili tego, czyśmy nie czynili tamtego. Ale nikt z tym nie mówi, Panie Jezu, czy Ty umarłeś za nas. Jeżeli ktoś by się powołał na krew, to śmierć nad nim nie panuje. Śmierć nad nim nie ma mocy. Jeszcze raz przeczytajmy ten fragment. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. XVI wiersz. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest posądzony, dlatego nie uwierzy w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jeśli są jakieś pytania, to prosimy, że tutaj jeszcze pozostaniemy i możemy udzielać odpowiedzi, na ile będziemy potrafili, na różne pytania, które wynikły w trakcie głoszenia słowa. Dał mu również bezcenny dar wolności. Może dokonywać wyboru. I ta możliwość jest mu dana od samego początku. Człowiek dzisiaj ma przed sobą dwie drogi. I są tylko dwa wybory. A nie ma pozycji neutralnej. Nasz dzisiejszy temat i przesłanie Boże do nas brzmi: Jezus czy Barabasz?
dlaczego musisz dokonać wyboru. Przeczytamy Słowo Boże zapisane w Ewangelii Mateusza w 27 rozdziale. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, od 15 wiersza. A na święto zwykł był namiestnik wypuszczać królowi jednego więźnia, którego chcieli. I mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy się zebrali, rzekł do nich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Wiedział bowiem, że zawiści go wydali. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo we śnie przez niego wiele wycierpiała. Ale arcykapłani i starsi nakłonili lud, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby stronił. A namiestnik odpowiadając, rzekł im: jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli: Barabasza. Rzecze im Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy: niech będzie ukrzyżowany. W sercu każdego człowieka toczy się walka. Walka o to właśnie serce. I już od najwcześniejszego dzieciństwa, odkąd sięgamy pamięcią wstecz, myśmy tę walkę, ten bój odczuwali. Toczyła się ona między złem i dobrem. Między sprawiedliwością a niesprawiedliwością. Między Bogiem a szatanem. Lub między Jezusem a Barabaszem. I już od najwcześniejszych lat, od lat naszego dzieciństwa, w sercu toczy się bój. I ta walka. I odkąd sięgniemy pamięcią wstecz, możemy powiedzieć, że słyszeliśmy zawsze dwa głosy. Jeden głos chciał, żebyśmy uczynili to, co dobre. Żebyśmy postąpili zgodnie ze sprawiedliwością. Żebyśmy poszli za Jezusem. I jak dobrze byłoby, gdyby w sercu człowieka odzywał się tylko ten jeden dobry głos. Ale jest również i drugi głos. Ten głos mówi nam, żeby postąpili źle, żebyśmy postąpili niesprawiedliwie. Jest to głos szatana lub Barabasza. I w zasadzie stoją przed człowiekiem dwa wybory. Tylko dwie drogi rozciągają się przed nim, a nie ma pozycji neutralnej. Bóg chce, Bóg jest zainteresowany bardzo tym, żeby człowiek dokonał dobrego wyboru. Żeby żył na wieki. Żeby był szczęśliwy, obdarzony pokojem i łaską. Już od najwcześniejszych początków, już na początku Biblii, od czasu, kiedy człowiek został stworzony, Bóg dał mu możliwość wyboru. I jak dobrze może wiemy,
że spośród wielu błogosławieństw, spośród wielu darów, które Bóg dał wiekowi w raju, był tam również ten bezcenny dar wolności. Człowiek na początku otrzymał tylko jedno przykazanie, któremu nie sprostał i zgrzeszył. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 2 rozdział, 17 wiersz. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I człowiek znał przykazanie Boże. Człowiek wiedział o tym, co mówi Bóg. Jednak konsekwencje tego złego wyboru i grzechu rozciągnęły się na całą ludzkość. I tą drogą, drogą Adama, poszły wszystkie pokolenia ziemi. Człowiek, którego stworzył Bóg, nie jest jakimś doskonałym urządzeniem, jakimś komputerem najnowszej generacji. Człowiek jest istotą, którą Bóg stworzył na swój obraz podobieństwo. I Bóg w swojej mądrości powiedział i dał mu ten dar wolności, dar wyboru. Bóg nie umieścił człowieka w złotej klatce. Bezwolny, ale darował mu wolność i wybór. I tego wyboru ludzie mogą dokonywać aż do dzisiejszego dnia. Wiemy, że Adam zgrzeszył i Adam nie sprostał temu jedynemu przykazaniu Bożemu, gdy Bóg powiedział, że gdy z tego drzewa zjeść, na pewno umrzesz. A to, co Bóg mówi, jest prawdą. To, co Bóg mówi, jest stuprocentowe. I Jego słowa jest niepodważalne. Do dzisiejszego dnia ludzie mogą wybierać. Przez wszystkie wieki i tysiąclecia, aż do dnia dzisiejszego, ten dar Boży dla człowieka jest aktualny. Ludzie dzisiaj jeszcze mogą wybierać, gdyż czas łaski jeszcze trwa. I do dzisiejszego dnia ten dar wolności, dar wyboru jest aktualny. Czytaliśmy ze Słowa Bożego z Ewangelii Mateusza to wydarzenie o człowieku, który żył w tamtych czasach, w czasach, kiedy Pan Jezus był na ziemi. I historia tego człowieka, to zdarzenie, jest obrazem na całą ludzkość. Piłat stanął przed możliwością wyboru. I tak samo dzisiaj każdy człowiek staje przed koniecznością dokonania wyboru. Gdyż nie ma pozycji neutralnej. Jest tylko dobro lub zło. Jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość. Jest Bóg, jest diabeł. Jest Jezus i Barabasz. I nie ma pozycji neutralnej. Nie ma trzeciej drogi i nie ma innego wyboru. Są tylko dwie możliwości. I człowiek musi wybierać. Kiedy my mamy dokonać tego wyboru, to każdy z nas chciałby, życzyłby sobie, żeby istniała trzecia alternatywa. Żeby istniała trzecia. Ale nie ma tego wyboru. Wszyscy wahamy się przed podjęciem wyboru, przed dokonaniem decyzji.
sprawach, drogi przyjacielu, nie ma pozycji neutralnej. I każdy człowiek musi dokonać wyboru. Musi podjąć decyzję. Musi zareagować na Boże wyzwanie. W naszym kraju bardzo popularna jest religia, religijność. Niezależnie od tego, kim człowiek chce się nazywać, czy ktoś mówi, jestem katolikiem, czy jestem ewangelikiem, jestem zielonoświątkowcem, może należę do jakiegoś innego wyznania, to nic to jeszcze nie znaczy. I obojętnie, gdzie kto należy, to jednak trzeba do wyboru. Trzeba się opowiedzieć za jedną ze stron. Nie można pozostać w pozycji neutralnej. Jak już zauważyłem, w naszym kraju, w którym żyjemy, jest bardzo popularna religijność, religia. I ludzie chlubią się niejednokrotnie tym, że mają religię. I nie podoba się religia w niedzielę, lecz przeklinają w poniedziałek, kłamią we wtorek, w środę upijają się wódką i przez całą resztę tygodnia czynią możliwe zło w swoich sercach i swoimi duchami. I znowu przychodzi niedziela i stają się bardzo religijni. Widzimy ich w kościele, lecz czy pobyt w kościele, czy obecność w kościele zmienia ich? Niestety nie. Dlaczego obecność w kościele ich nie zmienia? Czy jest coś nie w porządku z kościołem? Nie. Nie w porządku jesteśmy my, bo to my nie chcemy dokonać wyboru. Bo to my chcemy znaleźć się w sytuacji neutralnej, której nie ma. Chcielibyśmy być w takim szarym sosie, gdzie wszystko jest szare i niewyraźne. Ale Bóg chce, żebyśmy wybrali. Tacy chrześcijanie, którzy są tylko gdzieś w pośrodku, niczego nie mogą w świecie zmienić. Przeciwnie, to świat ich zmienia. I to zmienia ich na Boże. Tak więc odkrywamy, że religia, religijność nic człowiekowi nie daje. Religia nie może zmienić serca człowieka, serca ludzkiego. Religia jest tylko zasłoną, za którą człowiek chce się ukrywać. Lecz Bóg chce, żebyśmy wybrali, żebyśmy dokonali wyboru, gdyż jest tylko dobro, jest sprawiedliwość i niesprawiedliwość. I Bóg jest żona. Jezus lub Barabasz. Bóg jest zainteresowany człowiekiem i Bóg wyszedł naprzeciw człowiekowi, Panu Jezusie Chrystusie. Bóg dał Pana Jezusa, Bóg posłał Pana Jezusa po to, aby człowiek był zbawiony. I Pan Jezus jest jedyną drogą do Boga. Jedyną drogą do Ojca. I nie ma innej drogi. Pan Jezus i Jego imię jest jedyne, przez które ludzie mogą być zbawieni. Jeżeli ktoś odrzuca Jezusa, jeżeli ktoś odrzuca Bożą ofertę, którą dała do ziemię, to automatycznie wybiera drugą drogę i dokonuje drugiego wyboru.
ale Bóg chce. I Bóg jest tym zainteresowany, żebyśmy dokonali to do Niego, żebyśmy poszli za Jezusem. Tego wyboru musimy dokonywać jako jednostki. Tego wyboru musimy dokonywać jako rodziny, jako domy. Tego wyboru musimy dokonywać jako miasta, jako całe kraje i całe pokolenia. Początek jest w jednostce. Początek zaczyna się od jednostki. Jeśli jednostka się zmienia, to zmienia się dom, zmienia się rodzina. Jeżeli rodziny się zmieniają, to zmienia się całe społeczeństwo. Zmieniają się miasta i zmieniają się kraje. Tego wyboru musimy dokonywać. Nie możemy pozostać w pozycji neutralnej. Nie ma takiej pozycji. Bóg chce, żebyśmy wybrali Jezusa. Na początku tego stulecia w Niemczech nastąpiło duchowe przebudzenie, duchowe odrodzenie. Lecz przywódcą religijnym tego kraju nie podobało się to przebudzenie, które nastąpiło w tamtym czasie. I w 1910 roku na kongresie w Berlinie podjęli to, o czym czytamy, że było to deklaracją berlińską. I w tej deklaracji możemy czytać, że ci przywódcy religijni, wielu biskupów, wielu przełożonych kościołów powiedziało, że my nie chcemy tego przebudzenia, które rozpoczęło się w naszym kraju. Gdyż jest to produkt amerykański i pochodzi on prosto z piekła. Dalej stwierdzali oni, lecz my Niemcy potrzebujemy narodowego przebudzenia, które by było czysto niemieckie i czysto aryjskie. Odrzucili Jezusa, a wybrali Barabasza. Niedługo potem nazizm zalał i poderwał całą Europę. Tego wyboru musimy dokonywać jako jednostki. Tego wyboru musimy dokonywać jako rodziny, jako domy, jako miasta, jako kraje, jako całe pokolenie. Ten wybór zaczyna się od jednostki. I Bóg chce, Bóg jest tym zainteresowany, żebyśmy wybrali jako jednostki i poszli za Jezusem. Kiedy Pan Jezus przebywał na tej ziemi, to On coś czynił. On przechodził przez wsie i przez miasta. On przechodził przez rynki miast, nad brzegami jezior i On coś czynił. Pan Jezus mówił do każdego, którego spotykał, pójdź za mną. Jest wiele miejsc w Ewangeliach, które potwierdzają nam tę prawdę. W Ewangelii Jana czytamy na początku, w pierwszym rozdziale, w 39 wierszu, gdy Pan Jezus rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Następnie w 43 wierszu tej Ewangelii, pierwszego rozdziału Jana, następnego dnia chciał się udać do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego, pójdź za mną. Inne miejsce z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus tam mówi do jednego z tych bezimiennych kandydatów na uczni Jego w 22 wierszu. Pan Jezus rzekł mu, pójdź za mną, a umarły niechaj grzebią umarłych swoich.
Nieco dalej, gdy Pan Jezus przechodził obok celnika, On mu powiedział, 9 rozdział, 9 wiersz. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. Gdziekolwiek się znalazł, gdziekolwiek był, on wzywał ludzi: pójdź za mną. I ludzie musieli podjąć decyzję. Niejednokrotnie mieli na to bardzo mało czasu. Niekiedy były to minuty, niekiedy godziny lub kilka godzin. W nielicznych tylko przypadkach mieli na zastanowienie się kilka dni. I wielu ludzi, kiedy budziło się pewnego dnia w swoim życiu, nie wiedziało, nie miało zielonego pojęcia, że w tym dniu będą musieli dokonać wyboru, że w tym dniu będą musieli podjąć decyzję, że w tym dniu będą musieli zareagować na wezwanie Jezusa. Piłat, o którym czytaliśmy na początku, jest tylko jednym z ludzi, o których czytamy na kartach Biblii, który był postawiony przed koniecznością dokonania wyboru. I tak jak wielu innych ludzi, tak również i on obudził się tego piątkowego poranka, nie wiedząc, że w tym dniu będzie musiał dokonać najważniejszej decyzji w swoim życiu, że w tym dniu będzie musiał dokonać wyboru. Kiedy czytamy tą relację z Ewangelii Mariusza o Piłacie, to widzimy, że Piłat wiedział, że Pan Jezus jest tym właściwym wyborem. On wiedział, że jest niewinny i dlatego próbował go uwolnić. Dokonywał wielu sposobów, aby Jezusa uwolnić. I on wiedział o tym, że Pan Jezus jest tym właściwym głosem. Ale nie był wierny głosowi swego sumienia. Naciskali na niego ludzie. Bał się o swoją karierę. I dlatego też wiele przeszkód stanęło na drodze, aby mógł dokonać dobrego wyboru. I Piłat również musiał zadecydować. Piłat również musiał dokonać wyboru. Kiedy postawiono go, Pana Jezusa, przed Piłatem, to Piłat mówi, gdy ludzie powiedzieli mu: masz posądzić go na śmierć, to Piłat mówi: nie, nie, wydam cię. Ja nie chcę tego czynić. I Piłat czynił różne uniki, aby nie dokonywać tego. Dowiedział się, że Pan Jezus pochodzi z Galilei, ponieważ Galilea była pod panowaniem króla Heroda, więc odesłał go do niego, myśląc: teraz jestem wolny od dokonania tego. Lecz Herod wydrwił Pana Jezusa i z powrotem odesłał. Pan Jezus stoi znowu przed nim i Piłat musi zareagować. Wreszcie Piłat wpada na bardzo znakomity pomysł. W więzieniu siedział złoczyńca, zabójca, Baraż. I teraz mówi sobie: niechaj ludzie dokonają tego wyboru. I dlatego całego pokrwawionego, zwroczonego w krwi Pana Jezusa wyprowadza na balkon swego pałacu i chce, aby ludzie wybrali teraz między Jezusem
a Barabaszem. On nie chciał wybierać. On chciał się znaleźć w sytuacji neutralnej. On szukał trzeciej alternatywy. On nie chciał wybierać, wiedząc, że Jezus jest niewinny. I to jest tak charakterystyczne dla każdego człowieka. Przecież wielokrotnie ludzie wiedzą, że nie chcą zła. Ale jeżeli tak, to dlaczego nie opowiadamy się całkowicie w jednym kierunku? Dlaczego w związku z tym nie opowiadamy się całym sercem po jednej stronie? Dlaczego? Piłat również szukał wielu wybiegów, szukał wielu możliwości, aby nie dokonać wyboru. Ale jednak on musiał dokonać tego wyboru. Dzisiaj chciałbym użyć sobie waszej wyobraźni, chciałbym użyć sobie waszych zdolności jako psychologów, abyśmy spróbowali zajrzeć do serca, do umysłu Piłata i rozpoznać jego myśli odnośnie Pana Jezusa i tego, co toczyło ją w jego sercu. Odnośnie tego, co on przeżywał w chwili, kiedy Pan Jezus stał przed nim, kiedy musiał dokonać wyboru. Piłat, jak już zauważyliśmy, nie chciał wybierać. Piłat wiedział, że Pan Jezus jest niewinny. Piłat usiłował uwolnić Pana Jezusa. Ale teraz, kiedy wyprowadza obu Pana Jezusa i Barabasza, Pan Jezus stał po jednej jego stronie, Barabasz stał po drugiej stronie i teraz Piłat myśli sobie w głębi, proszę bardzo, co mnie zapomnieć. Piłat myśli sobie w głębi serca i zadaje sobie te pytania. Co możesz mi dać, Jezu, jeśli wybiorę Ciebie, jeśli opowiem się za Tobą? Jaka będzie moja przyszłość? Co będę miał z tego, kiedy wybiorę Ciebie? I na pewno wielu z nas, również w wielu sercach, powstają podobne pytania. Co będę z tego miał, że wybiorę Jezusa? Jaka będzie moja przyszłość? Co będę z tego miał? I na pewno te pytania powstają w głębi naszych serc, gdyż do naszych sumień mówi Słowo Boże. Do naszych serc przemawia Bóg. I na pewno te pytania powstają w naszym sercu. Ale stoi tam również i Barabasz. I Piłat również zadaje sobie w głębi serca to pytanie, swoim myślę, co ja będę miał z tego, jeśli opowiem się za Tobą, Barabaszu. Jakie będzie moje życie? Jaka będzie moja przyszłość? Co ja z tego będę miał? I teraz wewnątrz serca, w sercu Piłata, w jego umyśle, toczy się okropna walka. Jezus czy Barabasz? Ta walka toczy się w sercu każdego człowieka. I również i dzisiaj w sercu człowieka powstaje ta walka. Ale człowiek musi zareagować. Człowiek musi zadecydować. Człowiek musi dokonać wyboru. I teraz Piłat w głębi swego serca zadaje to ważne pytanie. Co mi możesz dać, Jezu, jeśli wybiorę Ciebie? Jeśli opowiem się za Tobą, to Ty mi możesz dać. Jezus przez tego Świętego Ducha zwraca się do serca Piłata. Mogę dać Ci, Piłacie, nowe życie. Czy możesz mi dać coś jeszcze, Jezu? Pyta dalej Piłat.
Tak? Mogę wypełnić Twoje życie moją miłością i moją łaską. Mogę sprawić, że przez Ciebie popłynie błogosławieństwo do Twoich rówieśników. Mogę spowodować, że Twoje życie będzie zmienione. Czy możesz mi dać, co jeszcze jest? Pyta dalej Piłat. Tak, mogę dać Ci, Piłacie, całkowicie zmienione serce. Twoje serce będzie zmienione i nie będziesz tylko religijny. Dzisiaj również Pan Jezus przez swego Świętego Ducha zwraca się do ludzkich serc i mówi: nie będziesz tylko religijny w niedzielę, ale twoje serce będzie zmienione. Jaka będzie moja przyszłość, Jezu, jeżeli, opowiem Ci za Tobą, jeśli Ciebie wybiorę? Jezus przez swego Świętego Ducha zwraca się nadal do serca Piłata. Przyszłość jest wspaniała. Pan Jezus mówi dla tych wszystkich, którzy Niego wybrali, że będą kiedyś z Nim w niebie, że będą przez całą wieczność zachwycać się Jego pięknością, pięknością Jego osoby, że będą zawsze z Nim na wieki. Mówi: nigdy nie będziesz żałował, Piłacie, że mnie wybrałeś. I jak dobrze byłoby, gdyby tylko ten jeden głos zwracał się do ludzkich serc. Jak łatwo byłoby żyć. Jak łatwo byłoby być dobrym ojcem, gdyby tylko ten jeden dobry głos zwracał się do ludzkich serc. Jak łatwo byłoby stanowić dobrą, przykładną rodzinę, gdyby tylko ten jeden dobry głos zwracał się do ludzkich serc. Ale stoi tam również Barabasz. Jest również diabeł. Jest zło. Jest niesprawiedliwość. Są niszczące siły w tym świecie. I Barabasz również zwraca się do serca Piłata. Diabeł również mówi do ludzkich serc. Imię Barabasz znaczy dokładnie syn swego ojca. On był zabójcą, on był złoczyńcą i Barabasz symbolizuje diabła. W tym naszym zdarzeniu z Ewangelii Mateusza, w tym zdarzeniu o Piłacie. I teraz Piłat w głębi swego serca zadaje również to pytanie Barabaszowi. Co Ty możesz mi dać, Barabaszu, jeśli wybiorę Ciebie? Jeśli opowiem się za Tobą? Jeśli wybiorę Ciebie? I Barabasz również zwraca się do serca Piłata i do diabła. Ja mogę dać Ci, Piłacie, wiele. Mogę dać Ci wszystkie przyjemności i wszystkie rozkosze tego świata. Czy możesz mi dać coś jeszcze, Jezu? Tak! Mogę napełnić Twoje serce pożądliwościami. Czy możesz mi dać coś jeszcze, Barabaszu? Tak! Mogę sprawić, że będziesz miał przeklinać, kłamać. Mogę sprawić to również Twoją rodziną. Mogę dać Ci wiele, Barabaszu. Mogę napełnić Twoje serce pożądliwościami. Mogę spowodować, że będą one perwersyjne. I będzie Ci się bardzo podobało. Ale Piłat zadaje dalej w głębi serca swoje
pytanie. A ile to mnie będzie kosztowało, Barabasiu, jeżeli wybiorę Ciebie, jeżeli pójdę za Tobą? Co to mnie będzie kosztowało? I kiedy i Ty zdajesz sobie w głębi serca na to pytanie, to ten drugi głos w sercu nagle ci. Bo diabeł nie chce powiedzieć. Diabeł jest kłamcą. Czytamy już na początku Biblii, kiedy człowiek uległ pokusom szatana, pokusom diabła, kiedy diabeł poddał wątpliwość to, co Bóg powiedział. Bo jak czytaliśmy na początku, Bóg mówi, że gdy tylko zjesz z tego drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrzesz. Ale diabeł mówi całkiem coś innego. I on poddaje wątpliwość to, co Bóg powiedział. Kiedy rozmawia z kobietą w tym dialogu, to ona mówi, że Bóg powiedział tylko o owocu drzewa, które w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł mąż do kobiety, na pewno nie umrzecie. Zobaczmy, jak oficjalne kłamstwo, jak wielkim kłamstwem posługuje się diabeł. Pan Jezus w rozmowie z nami w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki powiedział do nich w ten sposób, Ewangelia 8 rozdział 44 wiersz. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi to od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Kiedy w głębi swego serca Piłat zadaje pytanie Panu Jezusowi, co mnie to będzie kosztowało, jeżeli pójdę za Tobą, Jezu, jeżeli Ciebie wybiorę, to Pan Jezus mówi wprost. On mówi dzisiaj do każdego człowieka, zbawienie jest za nami. To nic nie kosztuje, gdyż Słowo Boże to potwierdza w liście do Efezjan, możemy to przytoczyć. Drugi rozdział, 8 wiersz. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boże to dar. A więc zbawienie jest za nami. Diabeł nie chce powiedzieć prawdy. Diabeł jest kłamcą od samego początku i zwodzi wszystkich ludzi. Diabeł nie chce powiedzieć prawdy, gdyż jest kłamcą. I prawdy w nim nie ma, tak jak powiedział o nim Pan Jezus. I teraz Piłat po wysłuchaniu tych dwóch głosów musi podjąć decyzję. On miał trudny wybór. Wielu względów. Naciskali na niego ludzie. Bał się o swoją karierę. To spowodowało, może jeszcze jakieś inne rzeczy spowodowały, że miał trudności z dokonaniem tego wyboru. Chociaż wiedział w głębi z tego serca, że Pan Jezus jest tym właściwym wyborem. Że Pan Jezus jest niewinny, to Piłat o tym był przekonany. Po drugie, Piłat starał się nie dokonać wyboru. Chciał pozostać w szarym świetle, w pozycji neutralnej. Chciał znaleźć się gdzieś po środku, ale stało się to niemożliwe. I dlatego też on musiał dokonać wyboru. I w jego sercu, w jego umyśle toczy się okropna walka. Jezus czy Barabasz. Stosował wiele wybiegów Piłat, aby Jezusa uwolnić. Jak wiemy, diabeł postawił wiele przeszkód Piłatowi, aby spowodować zmysł, aby spowodować, żeby nie wybrał Pana Jezusa. I diabeł również dzisiaj jest aktywny. Diabeł dzisiaj mówi, nie idź za Jezusem, nie czyń tego. Lecz Pan Jezus ci powie, uczyń tak, pójdź za mną. Ten głos, który rozbrzmiewa w sercu człowieka, jest przyjaznym głosem Zbawiciela.
głos jest głosem dobrego pasterza. Ten głos jest głosem ratownika, który chce, aby człowiek był zbawiony. Bóg nie chce niczyjej skruchy. Bóg chce, czytamy o tym Słowie Bożym, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Dlatego też powinniśmy decydować, dlatego powinniśmy reagować. I każdy człowiek musi wybierać. Nie ma pozycji. W końcu Piłat widzi, że nie ma wyjścia. I woła to, o czym czytaliśmy w Biblii. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Co mam uczynić? To jest okrzyk zrozpaczonego człowieka, który nie umie dokonać wyboru, którego serce toczy się okropna walka i który staje w sytuacji, że musi wybrać. Mimo tego, że staram się, aby nie wybierać. Na końcu Piłat, widząc, że tłum nalegał, okrzyki się wzwały, niech będzie ukrzyżowany, ukrzyżuj go, krzyczeli ludzie. I teraz Piłat czyni pewien zabieg, pewną rzecz, która jest również charakterystyczna dla każdego człowieka. Tutaj dalej możemy przeczytać w 24 wierszu rozważanego rozdziału 27 Ewangelium Mateusza. Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że z giełkiem zmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to rzecz. Czy to załatwiło sprawę? Oczywiście, że nie. Ten sposób zrzucania odpowiedzialności jest bardzo charakterystyczny dla każdego człowieka. I zaistniał on już na samym początku. Kiedy człowiek zgrzeszył, to Bóg woła człowieka i pyta: Adamie, gdzie jesteś? Adam odpowiedział: usłyszałem szelest w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? I teraz ta odpowiedź Adama jest dla nas interesująca. Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Zobaczmy, Adam rzucił. Rzekł do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: mąż i jadłam. Ta sama metoda. To Bóg jest winien temu, co się stało. Ja, Boże, nie jestem winny. Zrzucanie odpowiedzialności jest charakterystyczne dla każdego człowieka, który żyje na ziemi, który żyje pod słońcem, który żyje na tej planecie. Zrzucanie z siebie odpowiedzialności jest charakterystyczne przez wszystkie wieki i tysiąclecia, aż do dnia dzisiejszego. I teraz Piłat mówi: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Wasza to rzecz. Czy rzeczywiście Piłat mógł znaleźć się w sytuacji neutralnej? Oczywiście, że nie. W końcu Piłat zdecydował, że Pan Jezus ma być ukrzyżowany. Że ma się stać zgodnie z wolą ludzi, którzy na niego napierali. Ma się stać zgodnie z wolą tego krzyczącego tłumu: ukrzyżuj go. I Piłat zdecydował i dokonał tego. Co się stało z Piłatem później? Historia zostawia nam wiadomości, że niedługo potem Piłat nie mógł już sprawować z tego
zrywał się w nocy ze swego posłania, aby myć sobie ręce. Stało się to dla niego manią mycia. Niedługo potem cesarz rzymski odwołał go z tej funkcji i zesłał go w Alpy. Jeżeli ktoś jechał z was autostradą, mijając Lucernę, ja nie byłem w tym miejscu, tylko słyszałem zabrania, to widać tam piękne jezioro, nad którym wznosi się wielka góra, która zanosi nazwę Wąsu Szpiła. Według przekazów historycznych to właśnie tutaj Piłat miał spędzić ostatnie lata swojego życia. Codziennie, dziesiątki, setki razy Piłat zbiegał do tego jeziora, aby myć sobie ręce. Poza nam zmysły, zwariował. I tam w głębi Alp umarł jako szaleniec. Dlatego, że dokonał złego wyboru. Piłat jest jednym z wielu ludzi. Setek, może tysięcy ludzi, o których mówi nam Biblia. A którzy dokonali złego wyboru. I dzisiaj, kiedy stoimy przed w obliczu tego słowa, kiedy stoimy przed koniecznością dokonania wyboru, to głos Jezusa przemawia do nas spokojnie, łagodnie. I Pan Jezus i dzisiaj mówi do każdego człowieka, który żyje na tej ziemi. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Pan Jezus zachęca i ciebie, żebyś zareagował i żebyś dokonał dobrego wyboru. Ale na pewno będziesz słyszał również ten drugi głos. Ten głos szatana, który ci powie, nie czyń tego, nie idź za Jezusem. Lecz ty mu powiedz, chcę iść za Jezusem. Chcę dokonać tego wyboru. Na pewno zdajesz sobie sprawę z tej wielkiej walki, która toczy się w sercu człowieka, który musi dokonać tego, który musi opowiedzieć się po jednej ze stron. Nie ma pojedynczego walki. Nie ma trzeciej drogi. Pan Jezus mówi wyraźnie w Ewangelii, że są tylko dwie drogi. Są tylko dwie możliwości. Są tylko dwa wyboru, a nie ma pozycji wyboru. Na pewno przytoczę jeszcze jeden przykład z dziejów Izraela, kiedy lud Boży ziemski wędrował po tej ziemi, to Bóg również przemawiał do Mojżesza do nich. W 30 rozdziale 5 Księgi Mojżeszowej czytamy następujące słowa. 5 Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, przeczytam od 15 wiersza. Patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, aby miłował Pana Boga Twego, chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw, praw, aby żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce, nie będziesz słuchał. Jeśli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz ustrzym, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie. I niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się w Jordan, aby dojść do niej i objąć się posiadaniem. Biorę dziś przeciwko wam na światło niebo i ziemię. Położyliście przed sobą życie i śmierć. Błogosławiam.
błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, aby żył ty i twoje potomstwo. Z dziejów Izraela również mamy tutaj pewne wydarzenie, gdzie Bóg przez Mojżesza zwraca się do ziemskiego ludu Bożego. I tu również chodziło o wybór. Chodziło o właściwy wybór. Bóg dawał temu ludowi na ziemi wiele dowodów swego kierownictwa, prowadzenia, swojej opieki, swojej łaski. Bóg czuwał nad nimi każdego dnia od momentu, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Lecz serce ich było nieczułe. Serce ludu izraelskiego było niewierne i nieposłuszne. I tak wiele razy pytali te egipskie wędrówki, czy jest Pan pośród nas? Tutaj mamy znowu pewne zdarzenie, kiedy Bóg przez swoje słowo mówi im życie i dobro, śmierć i zło, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierzcie. I Bóg mówi, wybierz przeto życie, abyś żył. Słowo Boże daje nam jeszcze na pewno wiele innych przykładów. Wiele różnych zdarzeń, kiedy człowiek musi wybierać. Kiedy człowiek staje przed koniecznością dokonania wyboru. Kiedy musi zareagować i podjąć decyzję. Moją modlitwą jest, abyśmy wszyscy, którzy tu jesteśmy, zareagowali właściwie i żebyśmy wybrali Jezusa. Widzialnie nie powstało ze świata zjawisk.
Któż mu wiedzie, że przyjdą ludzie, którzy będą mówić, że to, co powstało, jest efektem pewnych zjawisk, pewnych skojarzeń, pewnych procesów, które się same czynią. Którzy mówią, że niepotrzebna była do tego mądrość, że to bez mądrości Bożej tak zaistniało. Naprawdę ciężko jest to wszystko uwierzyć. Słowo Boże mówi prosto, w Psalm 33. Czytamy takie słowa. 33. 9 wiersz. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Pan Bóg to wszystko stworzył. To wszystko, co oglądamy, te gwiazdy, cały wszechświat, te różne planety, które możemy podziwiać, to wszystko jest działaniem Boga. On powiedział i zaistniało. Jest to jedyne wytłumaczenie, rzeczywiście prawdziwe wytłumaczenie tego wszystkiego, co oglądamy. Jest to wszystko dziełem Boga. Ale czy Pan Bóg tylko przez ten wszechświat przemawia do człowieka, aby go upewnić o tym, że On istnieje? Bóg jeszcze ma inne sposoby, aby przemawiać do człowieka, aby go utwierdzać, aby jego wiara była oparta na pewnych faktach, aby nie była tylko duchem, ale aby człowiek mógł rzeczywiście wierzyć i być pewny tego, co mówi. Jest jeszcze Słowo Boże, takie dane, które mam w ręku. Ludzie mówią, że to tylko człowiek pisał. Rzeczywiście, Pan Bóg posłużył się ludźmi. Ale ta księga jest niepowtarzalna. To nie jest zwykła księga, to jest bestseller. Najbardziej poczytna księga świata, przetłumaczona na wszystkie języki, na wszystkie dialekty i niemalże na rzecza. Jest to Słowo Boże pisane przez około 40 ludzi w różnych okresach czasu. Pisane przez 1500 lat. Czy jest taka księga, która ma swój początek i koniec, która stanowi swoistą całość i jest dziełem Boga? Nie ma takiej drugiej księgi. Jest tylko ta księga, którą trzymam w ręce. Jest to Pismo Święte. Ci ludzie, którzy ją spisywali, bardzo często mówią takie słowa. Pan polecił mi spisać. Pan powiedział lub Pan rzekł. Te słowa wypowiadają ludzie dziesiątki razy, setki razy. I rzeczywiście, oni to, co spisywali, otrzymali Boga. Skąd możemy wiedzieć, że rzeczywiście to słowo jest natchnione? Pan mówi w tym słowie. Powiedzcie, co niech się stanie. Pokażcie, że jesteście Bogami. Pan potrafi przepowiadać przyszłość. I to jest nadzwyczajne. To też jeszcze mówi w jakiś sposób do mnie. Że ktoś potrafi przepowiedzieć na 2000 lat rzeczy. I te rzeczy się dzieją. I nie ma najmniejszych wątpliwości. I ten, który wypowiada te słowa, wypowiada je z mocą. I tam nie ma bani. Weźmy tylko jedno proroctwo, które dzieje się na naszych oczach. I przyjrzyjmy się, a tych proroctw w Piśmie Świętym jest wiele. Są setki proroctw, które się już wypełniły. Jeszcze są proroctwa, które czekają na swoje spełnienie. Ale weźmy tylko jedno proroctwo, które możemy sprawdzić naszymi oczami, które dzieje się na naszych oczach, a które zostało zapisane około 2000 lat wcześniej. Księga Ezechiela, 36 rozdział. Od 7 wiersza przeczytam. Dlatego tak mówi wszechmocny Pan. Podnoszę rękę na znak przysięgi. Zaiste narody, które są dookoła Was, znosić będą swoje obelgi. Lecz Wy, góry izraelskie, wypuścicie swoje osy. I przyniesiecie owoc swojemu ludowi izraelskiemu, gdy wkrótce powróci. Bo oto idę do Was, zwracam się do Was. Będziecie uprawiane i obsiewane. I pomnożę na Was ludzi, cały dom Izraela. Miasta będą zamieszkane, a ruiny odbudowane. Ten naród izraelski 2500 lat nie miał swojego państwa. Był rozproszony pośród narodów. To, co było dzisiaj tutaj mówione, oni wołali, oni dokonali wyboru i powiedzieli grek jego na nas i na dzisiaj. I co się stało? Co ten wybór pociągnął za sobą?
Przyjrzyjmy się tylko historii. To każdy może sprawdzić. Wystarczy wyjść książkę historyczną i przyjrzeć się, jak sprawa tego narodu wyglądała. On wołał krew jego na nas i na nasz dzieci. On się tego domagał. On się domagał, aby Barabas został wypuszczony. A tutaj możemy oglądać, co się z tym narodem stało. Rzeczywiście, rok 70, około 40 lat po ukrzyżowaniu, 1 100 000 Żydów straciło życie. Reszta została rozproszona. Później przez całe wieki Żydzi byli tępieni i zabijani. Wyprawy krzyżowe docierały na to miejsce Jerozolimy. Tam bez przerwy była wojna. I tam do teraz mówi się o pokoju, ale tam pokoju nie ma. Weźmy II wojnę światową. 6 milionów Żydów zginęło. Mówili krew jego na nas i na nasze dzieci. Rzeczywiście stało się to, co ci ludzie chcieli, to, czego się domagali. Ale tutaj przeczytanie Ezechiela, 2500 lat wcześniej napisane słowa. Pan Bóg podnosi rękę na znak przysięgi, że on ich tam sprowadzi. Jest napisane, bo tak mówi wszechmocny Pan. Tam nie ma nawet gdybania, czy to się może nie stać. Tam jest napisane, bo tak mówi wszechmocny Pan. Podnoszę rękę na znak przysięgi. Jest napisane, narody, które są dookoła was, będą wznosić swoje obelgi. Jakie to narody, które wznoszą swoje obelgi? Przyjrzyjmy się tylko mapie. Państwa arabskie otaczają ten naród. One wznosiły swoje obelgi cały czas. Oni mają tam nie chcą. To jest naród inny, tego nie chcemy. Ale Pan mówi, ja was tam sprowadzę. Bo tak mówi wszechmocny Pan. I rzeczywiście, rok 1948, naród powraca na prastare ziemi. Ruiny są odbudowane. Miasta są zamieszkane. Bo tam mówi wszechmocny Pan. Tam nie ma gdybania. Ludzie niektórzy mówią, że są tacy prorocy, którzy przypowiadają przyszłość. Jest królowa Saba, wioska domu. Myśmy tylko tutaj. Przyjrzyjmy się temu. Wszyscy czerpali mi słowa Bożego. Każdy z nich tam starał się coś znaleźć. Każdy z nich starał się coś przepowiedzieć. Ale rzeczywiście, gdy weźmiemy to do ręki, zaczniemy to badać, to nie ma najmniejszego sensu. Ci ludzie się mylili. Oni nie wypowiadają żadnych słów proroczych. My niekiedy przyjmujemy pewne fakty, że jest ktoś, kto przepowiada przyszłość. Niestety, jedynie Biblia. Nie ma innych prorocy. Nie ma. Nie łudźmy się, że jeszcze są jakieś ludzie, którzy coś przepowiadają. Każdy szczera w Słowie Bożym. Każdy stara się coś przepowiedzieć. Ale jedynie Pismo Święte potrafi przepowiedzieć przyszłość. Dlatego ono jest nadzwyczajnym słowem. Nie jest proste słowo. Jest to słowo od Boga. Dlatego ono nieustannie zadziwia. To jeszcze świadczy o tym, że Bóg istnieje. Tysiące ludzi zmienia swoje życie. Od przeczytania tego słowa zawracają w błędnej drogi. O 180 stopni zmienia się ich życie. Ci, którzy byli pijakami, którzy prowadzili niemoralne życie, nagle zostają oświeceni poprzez Słowo Boże. Pan Bóg do nich przemawia. Pan Bóg pokazuje im swojego Syna. I oni zaczynają to wszystko widzieć. Oni zawracają z grzesznej drogi. I to jest mój przykład na to, że Bóg istnieje. Jezus Chrystus, który stanowi centrum tego słowa. Stary i Nowy Testament, w samym środku są Ewangelie. Są cztery Ewangelie, które opisują życie i śmierć Syna Bożego. My czytamy o tym, że Pan Bóg posłał swojego Syna, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To, żeśmy czytali tutaj w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana, że Pan Bóg umiłował świat. Człowiek, gdy słyszy o Bogu, zaczyna się go obawiać, zaczyna myśleć, że jest odpowiedzialny. Jeżeli jest Bóg, to jest odpowiedzialny. Co będzie ze mną? I są to dobre myśli. Są to dobre myśli, że człowiek się obawia, że człowiek się boi, gdyż zgrzeszy. Adam stał się, gdyż zgrzeszy. I człowiek, gdy słyszy o Bogu, by uciekł jak najdalej. Ludzie potrafią o wszystkim rozmawiać, tylko nie o Bogu. Potrafią podejmować różne tematy, ale nie chcą rozmawiać na temat Boga, bo jest odpowiedzialny. Ale człowiek, przeciętny człowiek, ma bardzo mało informacji o Bogu. Te informacje, które do niego docierają, są brane z powietrza, są brane od rodziny, są brane od znajomych, pochodzą z jego wnętrza. Ale Pan Bóg objawia się w tym słowie. Pan Bóg mówi o sobie, jakim on jest. On wiele mówi. On mówi, że jest wszechmocny. Pan Bóg jest święty i nie toleruje żadnego grzechu. Jeżeli grzeliśmy chociaż jeden raz w życiu, to już grozi nam za to ogień piekielny, bo tak mówi Słowo Boże. Pan Bóg jest tak święty, że nawet gwiazdy nie są czyste w jego oczach.
że nawet święty w swoim przepisuje braki. Aniołowie, którzy go otaczają, mówią: święty, święty, święty jest Pan. Jeżeli przeczytamy z Ewangelii Mateusza jedno słowo, jedno zdanie, aby podkreślić świętość Bożą, rozdział Ewangelia Mateusza, 22 wiersz. Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł kurcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeżeli powiedziałeś na kogoś kurcze w swoim życiu, chociaż jeden raz, za to grozi ogień piekielny. Jeżeli kiedykolwiek myślisz, że może stanąć przed Bogiem i poprzez swoje sługi, poprzez swoje uczynki polecić siebie, to Boży przymiar, gdy Pan Bóg zacznie nas osądzać, to będziecie z tym potępieni. Gdyby Pan Bóg chciał przyłożyć swój przymiar świętości, ale okazuje się, że Pan Bóg jest miłością, że Pan Bóg nie chce zguby grzesznika, Pan Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Nie chcę, aby ktokolwiek poszedł na potępienie. Tak mówi Słowo Boże. Czytaliśmy, że swojego Syna dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Postać Pana Jezusa jest rzeczywistością. Ludzie, którzy Go widzieli, którzy Go dotykali, świadczyli o Nim. Cztery Ewangelie, Mateusz, Jan, Marek, Łukasz, to są ci, którzy żyli w Jego czasach. Wielu z nich Go dotykało i wielu z nich o Nim oświadczyło. Byli gotowi oddać swoje życie za Pana Jezusa. Świadczyli i ginęli. Czy mamy powody, aby im nie wierzyć? Czy jesteśmy tak nieufni, aby nie wierzyć ludziom, którzy Go widzieli, którzy Go dotykali, którzy o Nim świadczyli? O Nim świadczy całe Słowo Boże, które pojawia przyszłość. I to wszystko się spełnia. Cały ten wszechświat świadczy o Bogu. Rzeczywiście, te różne fakty, one są tak głaszające, że powinniśmy uwierzyć w Słowo Boże. Że powinniśmy uwierzyć w to, że Pan Jezus wystarczy, aby ja był zbawiony. Jeżeli ktokolwiek mógłby być zbawiony na zasadzie swoich uczynków, mógłby się wtedy chlubić przed Bogiem. Mógłby stanąć przed Bogiem i odebrać zbawienie i powiedzieć, że się to należało. Ale takiego człowieka tam nie będzie. Nie będzie nikogo, kto by mógł stanąć przed Bogiem i powiedzieć, że mi się to należało. Jest napisane, że wszyscy są zgubieni i wszyscy zginęli, ale są zbawieni jedynie darmo z łaski. Przez ofiarę Pana Jezusa. On umarł na krzyżu. On doznał wielu cierpień, wielu zniewag. On przyszedł na tą ziemię, chociaż nie musiał tutaj przychodzić. To jest wieczny Boży. To jest Słowo Boże. On jest sam tym Słowem. On tutaj się narodził, aby cierpieć dla każdego grzesznika. Czy jesteśmy w stanie docenić to, co się stało? Czy my jesteśmy w stanie docenić miłość Bożą? Pan Jezus stał przed Piłatem i czekał na łaskę, czy zostanie mu okazana łaska. Jednak lud dokonał wyboru. Cenę Barabasza, a Jezusa zdecydował ukrzyżować. Jemu nie została okazana łaska. Ale Pan Bóg nie jest taki jak człowiek. Albowiem Pan Bóg miłuje. Nie chce, aby ktokolwiek poszedł na potępienie. On chce okazać łaskę. Chociaż ludzie na to nie zasłużyli. I nigdy sobie na to nie zasłużą. Ale to Pan Bóg jest miłością. On stawia się na swoim stworzeniu. On daje swojego Syna, aby każdy, kto będzie wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne. Są dwie drogi, dwa miejsca pobytu ludzi. To mówi Słowo Boże. Jest piekło, jest niebo. Ludzie bardzo mało wiedzą o tych miejscach, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, czym jest piekło, czym jest niebo. Weźmy tylko parę przykładów, parę określeń, które są zawarte w Słowie Boże, dotyczą piekła. Jest napisane: dym i męki znosi się na wieki wieków. Tam jest płacz i zgrzytanie zębów. Tam robak nie umiera. Ogień i siarka. Wieczne oddalenie od Boga. Ciemności zewnętrzne. Wieczna ciemność. Niech to podziała na naszą wyobraźnię. Czym jest piekło? Ci dumni ludzie, którzy teraz są po ulicy, napinają swoje mięśnie, którzy szczycą się swoją siłą, swoją mądrością. Kiedyś pozostaną bez Boga. Wtedy dopiero, gdy będą w tych ciemnościach zewnętrznych, naprawdę docenią, kim jest Bóg, że oni Go potrzebują, ale wtedy już będzie za późno. Człowiek wtedy zda sobie sprawę z tego, że jest niczym, że jest prochem. I tak Biblia przedstawia człowieka. Jesteś niczym, jesteś prochem,
Pan Bóg chce Ciebie uczynić nimi. Pan Bóg chce przyjąć Ciebie za swoje dziecko. Chce nadać Ci godność dziecka Bożego, ale poprzez wiarę w Syna Bożego. On go tutaj dał, aby każdy, kto w wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jest napisane, czego oko nie widziało, co do umysłu Jego nie wstąpiło, to przygotował tym, którzy go lubią. Tam nie będzie płaczu, nie będzie łez, jest napisane. Wieczna radość, wieczna szczęśliwość. Naprawdę, Pan Bóg dał powody do tego, aby mu dziękować. A nie tylko dziękować, ale aby go uwielbiać. Te powody to Syn Boży. Te powody to całe wszechświat, które on stworzył. Jest wiele powodów, za które powinniśmy dziękować Bogu, a nawet go uwielbiać. Dokonajmy właściwego wyboru, jak to było dzisiaj mówione. Naród izraelski wybrał Barabasza. I co się tu stało? Trefiego na nas i na nasze dzieci. Przez całe dzieci tępione. A teraz wszystkie narody obradują nad nim. Co z nim uczyni? I kiedyś wydadzą wyrok, ukrzyżować go. Ten cały naród, na niego zostanie wyrok dany. Wszystkie narody, które są, zgromadzą się, aby zniszczyć ten naród. I wtedy przypomni się im, co oni uczynili kiedyś z tym ukrzyżowanym. Co oni kiedyś uczynili Synowi Bożemu. Ale przed nami jest odpowiedzialność. My też musimy zadecydować, czy chcemy wybrać Pana Jezusa, czy chcemy Go przyjąć do swojego serca, czy chcemy uklęknąć i wyznać Mu grzechy swoje. Jeżeli to uczynimy, Pan Bóg nie może kłamać i mówi, że taki człowiek nie stanie przed sądem, bo On dał swojego Syna. Jeżeli Bogu to wystarcza, jeżeli ta ofiara została przyjęta, bo Pan Jezus zmartwychwstał, ofiara została przyjęta, Bóg nie gniewa. I na każdego, który przychodzi w imieniu Syna Bożego, w imieniu Pana Jezusa, patrzy inaczej, patrzy poprzez krew. Tak jak widzicie, te domostwa, na których była krew baranka, ten anioł śmierci omijał, tak i teraz. Sąd nie przyjdzie na nikogo, który przez Pana Jezusa przychodzi do Boga. Wielu będzie mówić, Panie, Panie, czyśmy nie czynili, czyśmy nie czynili wielu cudów, czyśmy nie czynili tego, czyśmy nie czynili tamtego. Ale nikt z tych nie mówi, Panie Jezu, że Ty umarłeś za nas. Jeżeli ktoś by się powołał na krew, to śmierć nad nim nie panuje. Śmierć nad nim nie ma mocy. Jeszcze raz przeczytajmy ten fragment. Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Szesnasty wiersz. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest posądzony, dlatego że nie mógł wierzyć w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jeżeli są jakieś pytania, to prosimy, że tutaj jeszcze pozostaniemy i możemy udzielać odpowiedzi, na ile będziemy potrafili, na różne pytania, które wynikły w trakcie głoszenia słowa.